Powinien już zaraz być. Cześć, Wita. Gotowa? Witaj. Poznaj moją córkę, Justynę. Witaj, Justyna. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Zbiera się, córeczko. Podrzucimy cię po drodze do babci. Nie, nie, nie trzeba. Dzwoniłam do dziadka. Pewnie już czeka przed blokiem. Do zobaczenia, córeczko. Pa, mamo. Do widzenia panu. Do widzenia. Widzę, że domowa kosmetyczka próbowała ci to zatuszować. Ona się tak bardzo stara. A ja? Powiesz mi w końcu, kto to ci zrobił? Ten zazdrosny sąsiad? Czy ten znajomy? Powiedziałaś jego żonie, że sprowadzał sobie panienki do domu? Mówiłam ci już, że spadam z parapetu, jak wyszłam firanki. Z parapetu. Ja ci mówiłem, że takie derdy małe to możesz już ty nie opowiadać. Przecież widzę, że jesteś pobita. Dosyć tego przesłuchania. W grudniu Wita K. podjęła próbę wyjścia z nałogu i do stycznia przebywała na szpitalnej terapii. Przez cały luty 1996 roku